Pierwą tę recenzję witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował zgodnie z zapowiedzią kolejną yerbę od Amandy. Będzie to Amanda Campo. Campo oznacza wieś, peryferia. Przypuszczam, że jest to odpowiedź na yerbę La Merced, która również posiada odmianę Campo i również oznacza yerbę pochodzącą z takiej peryferii. Druga jakby La Merced to jest Demonte pochodząca z wysokich partii gór, którą recenzowałem na moim kanale, a także La Merced Barbacoa, która jest yerbą, która posiada bardzo intensywny smak, aromat dymu. Wracamy do Amandy. Amanda Campo, Amanda Peryferia Wieś. O opakowaniu nie można powiedzieć zbyt dużo. Z przodu mamy po prostu Amanda Campo, z tyłu mamy informację o tym, że yerba ta właśnie pochodzi z peryferii, z regionów, które zapewniają jej łagodny smak. Z boków niestety nie mamy, tak jak poprzednio, informacji o zawartości kofeiny w tej yerbie, jednak przypuszczam, że jest to również zawartość na poziomie około 370 mg w naparze przygotowanym z 50 g suszu i zalaną wodą o temperaturze 75 stopni. Yerba ta posiada również certyfikat IRAM, który, jak sprawdziłem, IRAM jest po prostu odpowiednikiem ISO w Argentynie. Co jeszcze można powiedzieć? Ciekawostka, którą zauważyłem właśnie po otwarciu paczki, znaczek PX4, czyli jest to po prostu jakby standard opakowania. Opakowanie składa się z paru warstw, które mają zapewnić po prostu wysoką jakość tego suszu. Czuć tą jakość w dotyku tego opakowania. Jest po prostu od środka pokryte taką delikatną folią, więc opakowanie szerowarstwowe, rzeczywiście czuć tą jakość opakowania, co mi się podoba. Zapach jest bardzo podobny do Amandy Section Special, którą recenzowałem w poprzednim odcinku. Więc nic więcej o nim odkrywczego jakby nie opowiem. Jest to po prostu zapach leżakowanej yerby, bez wyczuwalnych nut trawiastych, bez nut takich zielonych czy też nawet dymnych. Tak, tutaj zdecydowanie na pewno nie czuć dymu. W tej poprzedniej yerbie troszeczkę jej było czuć, natomiast tutaj już ich nie czuć. Zobaczymy w takim razie, jak ta yerba wygląda, a później ocenimy jej smak. Ocenimy, jak wygląda Amanda Campo. Czy czymś się ona różni od pozostałych yerb serii Amandy? Już widzę, że tutaj niezbyt bardzo będzie się różniła. Jeśli yerba pochodzi z innych upraw, to proces produkcyjny jest taki sam jak w przypadku pozostałych yerb. Widzę tutaj patyczki połamane na równe długości właśnie kawałki. Mają one około 2-3 mm lub też może bardziej 3-4 mm długości. Listki są pokruszone w średniej wielkości kawałki. Nie są to jakieś duże, ale też nie uświadczymy bardzo małych kawałków. Pyłu jest dość mała ilość. Kolor zadowalający, zielony, bez przebłysków jakichś czerwonych liści, czerwonych fragmentów, które mogłyby świadczyć o tym, że yerba zwiędła przed procesem przetworzenia, więc yerba wygląda dobrze. Jeśli miałbym porównać, to wydaje mi się, że jest ona troszeczkę grubiej połamana niż w przypadku miało to yerby Amandy Selection Especial. Zanim jednak przejdziemy do porównania smaku, pomyślałem, że po prostu nie będę oceniał tak, jak mi się wydaje, tylko rzeczywiście te yerby wysypię obok siebie i tak jak widzicie, właściwie miałem rację, ponieważ yerba ma te Amanda Selection Especial, tutaj na górze jej widzę o wiele większą ilość pyłu, jest ona bardziej pylasta, więc już mamy tutaj takie porównanie. W kolorze Selection Especial jest troszeczkę ciemniejsza, czyli główna różnica polega właśnie na ilości pyłu i na kolorze. Selection Especial bardziej pylasta,
ciemniejszy kolor, Amanda Campo, jaśniejszy kolor, mniej pylasta, patyczki takiej samej długości i Amanda Campo, troszeczkę większy listki niż Amanda Selection Especial. W takim razie przechodzimy już na spokojnie do oceny smaku. Czas na najważniejsze, czyli na ocenę smaku. Tak jak widzicie, yerbę dzisiaj piję z takiego oto naczynka, właściwie można powiedzieć małego słoiczka. Ponieważ chciałem mieć porównanie dokładne z Amandą Especial, którą piłem w poprzednim odcinku. I tutaj piję właśnie dzisiaj Amandę Campo. Yerbę piję na ciepło, piłem ją również w formie terrery na zimno. Co można o nich powiedzieć? Posiadają z pewnością bardzo, bardzo zbliżony smak. Gdybym je dostał tak po prostu i nie wiedziałbym, którą yerbę bym dostał, miałbym bardzo duży problem z odróżnieniem, która jest z nich Campo, która jest z nich Selection Especial. Jednak są pewne różnice. Tak jak w poprzednim odcinku słyszeliście, Selection Especial troszeczkę ten smak rozwija, troszeczkę go zmienia w trakcie picia. Natomiast tutaj Amanda Campo ten smak posiada dość równy. Nie czuć tutaj nut dymnych, prawie że w ogóle ich tutaj nie ma. Czuć za to taką dziwną słodycz takich świeżych zielonych liści, można powiedzieć. Wiem, że to brzmi dziwnie, natomiast jeśli pijecie yerbę, z pewnością wiecie, o czym mówię. Nie jest to oczywiście słodycz, którą większość z nas pewnie pomyśli, słysząc to, że yerba jest słodka, pomyśli o cukrze. Jest to po prostu słodycz zielonych liści, które po prostu szybko zostały wysuszone. Mogę tu z pewnością powiedzieć, że yerba ta Campo o wiele bardziej się pieni niż Selection Especial, ponieważ po prostu tutaj widzę piankę. W Selection Especial tutaj tej pianki nie było. Zbiera się ona tutaj przy brzegach naczynka. Co świadczy o zawartości witaminy B w tej yerbie, więc tutaj Campo ma tą przewagę, prawdopodobnie zawiera troszeczkę więcej witaminy B, przy czym naprawdę to prawdopodobnie są ilości śladowe tej pianki, nie ma aż tyle dużo, żeby powiedzieć, że ta yerba zawiera duże ilości witaminy B, a tamta zawiera małe ilości witaminy B. Gdybym miał wybrać z tych dwóch, wybrałbym Campo, ponieważ posiada równy smak, nie zmienia się on w trakcie picia, co też jest czasami plusem. I posiada tą taką ciekawą słodycz na końcu języka w trakcie picia. Także z tych dwóch yerb wybrałbym tą. Zobaczymy, jak będzie w kolejnym odcinku, w którym będę recenzował albo Amandę Premium, albo Amandę Terrere. Która będzie z nich pierwsza, zobaczycie u mnie na Facebooku. Tymczasem z Wami się żegnam. Do kolejnego odcinka. Cześć!